Cześć moi drodzy, ja dzisiaj jestem tutaj dla Was specjalnie przy stoisku marki Annex. Oprócz modeli, o których już mówiłam w moich filmach, czyli Annexa E-Type'a, Annexa M-Type'a, dzisiaj specjalna gwiazda Annex IQ. To jest właśnie ten model, który stoi tutaj na środku. Annex IQ wiąże w sobie kilka wózków, o czym Wam pokażę. Jest to świetne rozwiązanie, które zbliża nas do ekologii, ponieważ nie wydajemy pieniędzy na kilka wózków, kilka konstrukcji. Będzie to coś, co zapewni Wam bycie z wózkiem, użytkowanie go od pierwszych dni narodzin, poprzez okres już takiego dziecka siedzącego, aż do malutkiej spacerówki lekkiej buggy. Czyli kupicie jeden model, Annex IQ, a będziecie mieć aż trzy wózki. Czyli będziecie mieć gondolę, będziecie mieć siedzisko spacerowe, które jest w dwóch kierunkach, a następnie możliwość przebudowania tego na malutką spacerówkę buggy, co oczywiście Wam pokażę. Zanim przejdę do dokładnego opisu gondoli, spaceróweczki, wspomnę też o tym, co jest w zestawie. A w zestawie mamy wszystkie elementy, które przygotują Was do tego, żeby wózek był z Wami przynajmniej przez 4 lata. Czyli oprócz tej konstrukcji na dużych terenowych kołach i gondoli dostaniecie również w zestawie mniejsze kółeczka, więc będziecie mogli sobie używać gondolę na dużych czy małych kółkach. Dostaniecie również spacerówkę, której siedzisko będziemy wpinać przodem i tyłem, ale najważniejszy będzie moment przebudowania tego na małą, lekką spacerówkę i do niej właśnie możecie użyć właśnie te mniejsze kółeczka, żeby wózek był lżejszy, ale w małej spacerówce możecie używać również dużych. Macie też rączkę w zestawie, dlatego że pomniejszymy sobie cały wózek o kilka centymetrów. No i oczywiście dostaniecie również w zestawie tapicerkę z budką, która posłuży do przebudowania tego wózka właśnie na mały wózeczek. A wszystko to jednym malutkim kluczykiem w 10 minut, a może nawet krócej, jak dojdziecie do wprawy, ale właściwie będziecie przebudowywać to tylko raz. Także zapraszam, Annex IQ w szczegółach. Moim zdaniem wybór tego wózka jest to fantastyczna sprawa, jeżeli musicie gdzieś ten wózek przenosić, wnosić na piętro lub poszukujecie czegoś, co może z Wami podróżować. Waga tego wózka w wersji z gondolą to 9 kg. Naprawdę jest on leciusieńki, ale do tego jest też bardzo zwrotny. No i oczywiście jest też amortyzacja, na której będziecie mogli polegać jeżdżąc w trudniejszym terenie. Hamulec znajduje się przy prawym kole. Ja tutaj mam założone teraz te większe kółka, które mają większe kółka, to jest 24 cm wysokości. Powiedzmy, że nawet w gorszym terenie spokojnie możecie spacerować tym wózkiem. Do tego mamy bardzo pojemny kosz, który ma udźwig aż 5 kg. Ja tutaj jeszcze z koszyka wyjęłam jedną rzecz, którą dostaniecie w cenie, czyli folię przeciwdeszczową. Tutaj mamy dosyć dużą gondolę. Z przodu możemy złożyć daszek, tak żeby sobie pomniejszyć jeszcze bardziej tę gondolę, ten daszek. Możemy też rozsunąć budę do przodu i w ten sposób przysłonimy właściwie całe dziecko. A z tyłu możemy odsłonić panel wentylacyjny. Bardzo dobra opcja na okres letni, ale też jeżeli używamy gondoli w domu, warto pomyśleć o tym, żeby odsłaniać dziecku tą wentylację, która służy też jako podgląd, na przykład przy brzuszkowaniu. Możemy złożyć też budkę i tutaj do składania służą przyciski z pamięcią i ona się może zatrzymać na tym etapie albo może zejść oczywiście na sam dół. Pokrywa jest zasuwana szczelnie na suwak, tu jest jeszcze taki dodatkowy daszek, ale pomierzę Wam jak zwykle wielkość tej gondoli, bo ona się wydaje taka malutka z zewnątrz, sprawdźmy czy faktycznie taka jest. 74 cm. Powiem Wam, że w większości teraz wózki właśnie taką długość materaca mają. Szerokość 31 cm. Dodatkowo zwrócę jeszcze uwagę na szybki system wypinania wewnętrznej tapicerki do prania. Ona jest cała tutaj na rzepach. Materacy też możemy wyciągnąć. I tutaj na samym dole, już wyjmę tylko tą tapicerkę, pokażę Wam w jaki sposób możemy złożyć tą gondolę na płasko. Czyli tutaj szybki wewnętrzny ruch złożyłam, ale żeby złożyła się na płasko, muszę oczywiście wyjąć ją ze stelaża. Mamy złożoną na płasko. Mamy jeszcze możliwość złożenia tej gondoli, oprócz że na płasko, to producent
wymyślił jeszcze system składania tego w pół. Proszę bardzo. Taki element maleńki, także ruszamy w podróż, potrzebujemy dużo miejsca. Możemy tą gondolę złożyć tak. I zakładam nasz drugi element, czyli spacerówkę. Spacerówkę można założyć tyłem lub przodem do kierunku jazdy. Ta spacerówka dwukierunkowa jest aż do 22 kg i oczywiście zmierzę Wam wymiary. Wysokość oparcia to jest 50 cm, szerokość siedziska 29 cm. Do tego mamy oczywiście regulowany podnóżek. Podnóżek dla starszaka można wypchnąć tą siateczkę do przodu. Wtedy będziemy mieć już próg taki bez progu ograniczającego. Nóżki będą swobodnie zwisać. Dodatkowo jeszcze tutaj na siedzisku możemy zawsze odpiąć sobie pas do wygodnego wkładania dziecka. Pasy są pięciopunktowe z możliwością regulacji wysokości. Tutaj z tyłu widzicie taką siateczkę wentylacyjną. Ona będzie się fajnie spisywać latem. Tutaj zawsze jest to troszeczkę więcej takiego przepływu powietrza w okresie letnim. Budka ma jeszcze daszek malutki, który możemy składać lub rozkładać. Powiększymy sobie również budkę, także w pozycji takiej rozłożonej na płasko dziecko dosyć mocno będzie przysłonięte. Powiem Wam, że taka spacerówka jest bardzo sprytna w jeździe i amortyzacja, o której wspominałam, że działa na kołach z tyłu, jest też skuteczna bardzo na kołach z przodu, które możemy też zablokować oczywiście do jazdy na wprost w trudniejszym terenie. A w jaki sposób składamy tą spacerówkę? Czy jest równie lekko i łatwo? Siedzisko złożone. Teraz złożymy sobie rączkę. Do przodu, dwa przyciski w konstrukcji i mamy złożoną spacerówkę. Zobaczcie, jakie to jest maleńkie. Waży niecałe 9 kg, czyli właściwie tyle, co z gondolą. Naprawdę malusieńkie. A pamiętajcie, że zawsze możemy jeszcze zastosować mniejsze koła i pomniejszyć ten wózek, jeżeli chcecie mieć spacerówkę małą, lekką, ale dwukierunkową. Składać możemy przodem i tyłem do kierunku jazdy, ale pokażę Wam jeszcze, jak wypinać siedzisko. Tutaj w siedzisku pod spodem ukryta jest taka taśma. Wkładam rękę, podnoszę, wypinam to siedzisko. Fajna sprawa, bo ono jeszcze dodatkowo składa się tak na płasko, więc też tak jak gondolę malutką, tak tą spacerówkę możecie sobie przechowywać. Dziecko wyrosło ze spacerówki, dziecko wyrosło z gondoli, jadę na wakacje, chcę mieć małą, lekką spacerówkę, nie muszę nic kupować, wszystko dostałam w jednym zestawie i w tym zestawie był też kluczyk, który pomoże mi zmienić ten wózek w małą, lekką spacerówkę. Zwróćcie uwagę, tutaj są śrubeczki, jedna, z drugiej strony druga, tutaj mamy trzecią i czwartą. Te śrubki muszę całkowicie odkręcić, naprawdę jest to bardzo proste. I dwie kolejne śrubki, czyli tutaj pod spodem, pod osią i taka sama śrubka jest z drugiej strony, tam gdzie hamulec. Te śrubki należy tylko poluzować w celu zmniejszenia, zwężenia tej konstrukcji. Że u nas na filmie trwa wszystko troszeczkę szybciej, także tym magicznym kluczykiem odkręciliśmy cztery śrubki, zwężyliśmy naszą konstrukcję, jeszcze luzując dwie tutaj, które znajdują się pod spodem. Jak została konstrukcja zwężona, to już nasza większa rączka nie będzie tutaj pasować. Chcemy mieć malutki wózek, stosujemy po prostu mniejszą rączkę i ja ją sobie tutaj wpinam. I oczywiście dwoma śrubkami zabezpieczę tą rączkę przed wysunięciem się, czyli działamy. Wspominałam zaraz na początku, że tapicerka do małej spacerówki jest w zestawie. Skoro pomniejszyłam konstrukcję, śmiało mogę teraz wpinać tapicerkę poprzez wsunięcie właśnie tutaj w te boki. Wsuwam z jednej strony całkowicie do samego końca tą tapicerkę i z drugiej strony wykonuję tą samą czynność.
Wracamy do naszych dwóch śrubek, które zostały. Jedną wkręciłam tutaj, żeby trzymało siedzisko. A teraz jestem w trakcie wkręcania tej drugiej śrubki. Bardzo sprawnie to idzie. Cztery śrubki na miejscu, czyli siedzisko jest już właściwie zamocowane. Teraz mam jeszcze budkę do założenia. Przekładam ją sobie. I jest do wpięcia właściwie dwa druciki. Taka mała dziurka jedna i potem druga. I z drugiej strony to samo, jedna, druga. I budka jest już przypięta. Oczywiście jeszcze tutaj z tyłu i pod spodem należy wpiąć na rzepy całą tapicerkę, tak żeby ona bardzo dobrze przylegała. Czyli uzyskałam moją małą, lekką spacerówkę. Budgie też niektórzy na takie spacerówki mówią. Zobaczcie, ja ją zostawiłam specjalnie na większych kołach, żebyście mogli zobaczyć, że taka spacerówka może być bardziej terenowa, czyli na dużych kołach, albo możemy założyć mniejsze koła, co już zrobię. Szybki ruch, założenie małych kół z tyłu i jeszcze przejdę do przodu, założę te koła. Z przodu, żeby zdjąć koła, jest naprawdę wygodny przycisk, zamiana i mamy już małe koło. Waga takiej malutkiej spacerówki to jest 7,3 kg. Na tych większych kołach było to 7,8 kg, ale mimo tego, że są to małe koła, nadal amortyzacja tutaj pracuje. Wózek jest na tyle lekki, że łatwo będzie go Wam podbijać na przeszkody. Jeżeli chodzi o wymiary, to siedzisko jest dedykowane dla dzieci aż do 22 kg. Wysokość oparcia 45 cm, ale ja bym się skupiła na wysokości do budki, bo przecież dziecko nie musi główki opierać, aż 78 cm, nawet może jeszcze wyżej. A szerokość siedziska 31 cm, czyli dosyć szerokie siedzisko. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze regulowany podnóżek do dźwignięcia do pozycji oczywiście leżącej. Regulacja oparcia jest regulacją taśmową, czyli tutaj te plecy możecie ustawić tak jak Wam wygodnie, tak zaciągamy taśmę i ten kąt nachylenia ustawia się z Waszym wyborem. Oczywiście klasycznie pasy pięciopunktowe są z regulacją wysokości i szerokości. Jeszcze wrócę do podnóżka. Po dźwignięciu, żeby go położyć na dół, trzeba go leciutko pociągnąć i kładziemy na dół, a na dole znajduje się również taki mały stopień na buciki. Zwróćmy uwagę jeszcze na budkę. Budka jak na małą spacerówkę jest dosyć duża. Z przodu daszek z ekoskóry, który możemy zwinąć albo rozłożyć. U góry jest powiększanie tej budki. Czyli mamy dużą spacerówkę dwukierunkową i taką powiedzmy mniejszą po złożeniu, za to z większym siedziskiem, z większymi możliwościami. To wszystko mamy w jednym zestawie. System składania, mam nadzieję, że nas nie rozczaruje. Składamy sobie najpierw rączkę, następnie przechodzimy do złożenia całej konstrukcji. Zobaczcie, jakie to jest malutkie i leciutkie. No fajna taka spaceróweczka, którą możecie zabierać ze sobą na wszystkie wyjazdy. Podsumowując, dzisiaj pokazałam Wam markę Annex, ich najnowszy produkt Annex IQ. Produkt dla tych, którzy chcą kupić jeden wózek, mieć go do końca użytkowania i właściwie na każdą sytuację. Czyli w tym zestawie dostaniecie gondolę, dostaniecie spacerówkę dwukierunkową oraz małą spacerówkę podręczną w użytkowaniu. Macie do wymiany również rączkę, która jedna jest dla większego wózka, druga dla mniejszego i najważniejsze, macie też koła na każdy teren. Jeżeli macie jakieś pytania o wózek Annex IQ, to oczywiście zapraszam do zadawania ich pod filmem oraz kontakt na Instagramie, na Facebooku. Jestem dla Waszej dyspozycji. Cześć!